Cześć wszystkim. Dzisiaj pastakomia padę. Dzień i odcinek jest to 7. Rozpoznamy po tym, jaki jest niski rank. 7, tak. I jest to dzień wypłaty. Drugie zamówienie specjalne to jest to. Które zdobyliśmy i które na dzisiaj sobie wybiorę. Beefy Beans. Jeden klient to zamówi. Można kupić dzwoneczek do któregoś mięsa i nie wiem bardziej, którego jest potrzebne. Po tym dniu będzie można kupić kolejne. Na razie kupujemy jeden. Kupmy sobie, nie wiem, których więcej zamawiają. W sumie to jest tylko flipping, a to jest flipping i cutting. To zróbmy na kurczaka. Ok. I jest wypłata za 120 dolców, czyli tym sposobem mogły być kolejne coś. Jest i Rita nowa. I oprócz Rity nowy jest jeszcze nacho cheese. Jak się uda wbić rank, to będziemy mieli coś fajnego w tym. Takomia. Ile punktów potrzeba? 546. No więc tak. Rita, okej, okay, kurczak dla ciebie. I mam dzwoneczek do kurczaka. To będziemy mogli sobie. Pomóc. Wiemy, że mamy przyspieszacz. Nie przyspieszacz, dzwoneczek. Do bifa nie mam jeszcze. Jest Mitch. Przyszedł Wally. No i znowu się okazało, że opłaciło się kupić dzwoneczek do kurczaka. Bo drugi klient zamawia kurczaka. No właśnie, już jest. Pokroimy to. A jak będzie wołowina, to będziemy musieli pomagać sobie samemu. Właśnie, może w to wstawimy już to. O! Powoli się to robi, bo są nieulepszone te naruszenia. A takie ulepszenia też tu gdzieś w sklepie są. Następny kurczak i znowu się potwierdza. Z dzwoneczkiem do kurczaka więcej zyskamy. I już miejsca nie mam tutaj, nie? Więc jak ktoś przyjdzie następny, to musi czekać, aż miejsce się zrobi. Właśnie się ją zrobiło. No już. Okej. Okay. Trzeba pamiętać, że to nie ma dzwonka, nie? Aha, nie wiem, czy to będzie perfekt. To zależy od tego, czy tu może być 100% i czy 100% wyjdzie nam... Oj. Nie wiem. Jest dobrze ten ekran ustawiony. Najpierw to i teraz tutaj jest chyba ok, nie? Poruszyłem ekranem i chyba nie ma żadnych problemów. No jak się nie ma gry na full screen, tutaj nie mogę mieć gry na full screen, bo będzie się logować, to takie są. No tutaj nie trafię tego. Ładnie. I nawet nie mogę tego poprawić, nie? Więc jak trafię, tak trafię i to musi wtedy zostać wydane albo wyrzucone. I to z całym zamówieniem.
Nie wiem, czy to było dobry pomysł. No właściwie to. No nie do tej bułki wsadziłem, co trzeba. Bo miała być ta druga bułka. To może jeszcze dla Klauzera to będzie ta bułka. Mieliśmy już perfektów, to na pewno nie mieliśmy, ale czy mieliśmy jakieś build 100%? Tak, było. Chip też było 100%. Ale perfekta nie było, bo wtedy coś nie wyszło w innym miejscu. Bo po prostu te dwa wyniki były w różnych momentach. Czyli albo ze 100% w jednym, ale bez 100% w drugim. Pokrój kurczaka i tutaj Ksandra. I dla ciebie nie będzie jest wołowina nawet. Czyli trzeba zrobić wyrzucenie jednego mięsa. Zrobić jeszcze do trójki i do piątki mięcho. Wszystko jest dobrze. Jest. Ja to przeleciało. Sprawdzam, czy może jest jakaś opcja wywrócenia tego, który opcja taka, której nie poznałem, ale nie, nie ma. Jak to się zaczyna? Papryka? Okej, tak to się zaczyna. Właśnie, nie pamiętam o tym, że to jest jeszcze nie bez dzwonka. I to trzeba sprawdzić teraz. O, jest. To idzie w kosz, bo już takiego nie potrzebujemy. Co szybko się kończy sypanie tego ryżu. Od razu to powdajemy. Najpierw to przygotowujemy. To zamówienie. Nie trafione. Łapeczki w górę, nawet 4. Przebijcie IEP. Pokażcie, że to potraficie. Mogę zrobić tu gwiazdki. Mogę. Ale z perfektem jeszcze się dzisiaj to nie udało. Z perfektem się to jeszcze nie udało. Trzy papasy są takie, gdzie mają gwiazdki do trafiania. Albo 4. Na pewno 3. 73 punkty jeszcze brakuje. Okej. W jedynie 8 się zdobyli te punkty. Teraz szukamy tych ostatnich rzeczy. Tej gierce, której jeszcze nie mieliśmy, taką miała, ale... I właśnie jest naklejka, że zagraliśmy w każdą i wygraliśmy w każdej. Ok, i tym sposobem zrobiliśmy dzień 7 i do zobaczenia w dniu 8.
tknie ósmy. Cześć!